Witajcie. W dzisiejszym filmie odpowiemy na pytanie dlaczego chodzenie jest prawie najlepszą formą aktywności fizycznej dla naszego odchudzania, zwłaszcza jeżeli jesteś w średnim wieku. Czy aby skutecznie schudnąć, powinieneś zamieszkać na siłowni albo przebiegać 50 km tygodniowo? Niekoniecznie. Zacznij od regularnych spacerów. Zanim jednak rozpoczniemy, chciałbym prosić Was, abyście w komentarzach napisali, jaka jest Wasza ulubiona forma treningu na odchudzanie i czy próbowaliście kiedykolwiek regularnych spacerów. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania związane z chodzeniem, to także bardzo proszę napiszcie w komentarzach. Startujemy. Wspominaliśmy na wstępie, że chodzenie jest prawie najlepszą formą aktywności fizycznej na odchudzanie. Prawie najlepszą, no bo zdecydowanie najlepszą, jest trening siłowy czyli budowa mięśni. Z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że tkanka mięśniowa jest najbardziej aktywną metabolicznie tkanką w ciele człowieka. Jeżeli budujesz mięśnie, jeżeli przerasta twoja tkanka mięśniowa, no to przyspiesza twój metabolizm. Nawet jeśli siedzisz i oglądasz na kanapie telewizję, spalasz więcej kalorii niż gdybyś tych mięśni nie zbudował. A po drugie, sam proces budowy mięśni, e, polegający na syntezie białek, jest jednym z najbardziej energochłonnych procesów chemicznych w ciele człowieka. Można więc powiedzieć, że budując mięśnie spalasz kalorie podwójnie. No a dodatkowo, wraz z wiekiem u facetów obniża się poziom testosteronu i Hormonów wzrostu, które odpowiedzialne są za przyrost masy mięśniowej i za ochronę mięśni. A więc od siłowni tak naprawdę nie uciekniesz. Siłownia jest Twoją docelową formą treningu, niezwykle korzystną, zarówno z punktu widzenia odchudzania, jak i Twojego ogólnego stanu zdrowia. Natomiast wszyscy od czegoś zaczynamy, wszyscy skądś startujemy, i być może w tej chwili Twój poziom wytrenowania, Twoja forma jest taka, że. Akurat siłownia nie jest najlepszym pomysłem na rozpoczęcie treningu. Przyjmijmy założenie, że jesteś facetem w średnim wieku, który chciałby zdrowo, skutecznie już na zawsze schudnąć, no ale nie uprawiasz sportów wytrzymałościowych, nie jesteś doświadczonym kulturystą, biegaczem czy też pływakiem. Przyjmijmy, że Twój poziom wytrenowania jest bardzo niski, że fizycznie jesteś w kiepskiej formie i chciałbyś. Od czegoś zacząć. I z tego punktu widzenia chodzenie jest wymarzoną formą aktywności, co nie zmienia faktu, że prędzej czy później, a raczej prędzej, powinieneś rozpocząć wizytę na siłowni i trening siłowy. Siłownia siłownią, ale czas wrócić do głównego tematu dzisiejszego filmu, czyli do chodzenia. W jaki sposób chodzenie wspiera odchudzanie? Wspiera na wiele sposobów, natomiast chciałbym wspomnieć o trzech najważniejszych elementach. Po pierwsze, spalasz kalorie. W trakcie 30-minutowego spaceru w średnim tempie spalisz około 150 kalorii. Natomiast jeżeli dołożysz do tego podejścia, zejścia, teren piaszczysty, zmiany tempa czy też schody, no to bez problemu dojdziesz do 250 kalorii w trakcie półgodzinnego spaceru, co w skali tygodnia da Ci... Mniej więcej 1500 kalorii. A poza tym, chodząc, nie wpadamy w pułapkę wynagradzania się za spalone kalorie, co często ma miejsce podczas intensywnego treningu biegackiego, kolarskiego czy też pływackiego, kiedy wracamy padnięci po takim intensywnym treningu, wydaje nam się, że spaliliśmy mnóstwo kalorii. Mamy czyste sumienie, no bo trenowaliśmy, więc wydaje nam się, że możemy poszaleć w kuchni. No i często niwelujemy efekt treningu nieuwagą w kuchni, takim nagradzaniem się dodatkowymi kaloriami. W przypadku chodzenia taki efekt psychologiczny raczej nie występuje. Kiedy wracamy ze spaceru, czujemy taki spokój, przyjemną satysfakcję, jesteśmy wyluzowani, chodzenie obniża. Poziom stresu obniża poziom kortyzolu, i tutaj płynnie przechodzimy do drugiego elementu, poprzez który chodzenie wspiera odchudzanie. Dzięki temu, że chodzenie obniża poziom kortyzolu, bardzo korzystnie wpływa na jakość snu, zwłaszcza jeżeli chodzimy wieczorem bezpośrednio przed snem, powiedzmy na godzinę, dwie godziny przed snem. Wraz z wiekiem jakość snu i nasza zdolność do zdrowego, niezakłóconego snu spada. Także warto jest zrobić wszystko, żeby zdrowy sen sobie zapewnić. No a wiemy, że to właśnie w trakcie snu organizm potrafi tak bardzo efektywnie spalać tkankę tłuszczową. Natomiast trzecia super moc chodzenia Ujawni się zwłaszcza wtedy, jeżeli w tej chwili Twoja forma jest na kiepskim poziomie no i cierpisz na znaczną nadwagę, na dużą otyłość, ponieważ chodzenie w przeciwieństwie do innych form treningu, np. biegania, w stosunkowo najmniejszym stopniu obciąża Twoje mięśnie, Twoje ścięgna, Twoje stawy, nie powoduje kontuzji, nie powoduje urazów, poprawia krążenie. Zmniejsza obrzęki, zmniejsza puchliznę, zmniejsza stany zapalne, stabilizuje mięśnie. Jest to taka forma aktywności, która nie zmniejszy Twojej pozostałej aktywności w ciągu dnia. No bo co z tego, że przebiegniesz rano 5 km, jeśli potem przez resztę dnia będziesz umierał, nie będziesz w stanie chodzić, nie będziesz w stanie wstać z fotela. Przecież wiemy, że liczy się Twój ogólny wydatek energetyczny w ciągu całego dnia. Podczas chodzenia staraj się stosować progres, podobnie jak na siłowni. Na siłowni dokładasz ciężar, zwiększasz liczbę powtórzeń. Podczas chodzenia będziesz wydłużał dystans, będziesz zwiększał tempo, będziesz wprowadzał interwały. Dodasz podejścia, dodasz zejścia, górki, dolinki, teren piaszczysty, teren leśny. Wszystko to, co będzie twój organizm zmuszało do dodatkowego wysiłku. Wykorzystuj każdą szansę na to, żeby chodzić, nie tylko intencjonalnie wychodząc, na spacer, ale także parkując kilometr czy też półtora kilometra od pracy, chodząc po schodach zamiast wykorzystywać windę. Za każdym razem, kiedy odbierasz telefon, wstawaj i chodź po pokoju, chodź po biurze, nie siedź przed biurkiem i nie rozmawiaj przez telefon, no chyba że naprawdę potrzebujesz robić notatki albo pisać coś w komputerze. Wykorzystuj każdą nadarzającą się okazję, żeby chodzić. Chodzenie po schodach to jest wręcz odrębna dyscyplina sportu i gorąco ci zachęcam, żebyś namierzył jakieś powiedzmy pięciopiętrowe schody w twoim bloku albo gdzieś może u znajomego i staraj się wykonywać trening polegający na szybkim wejściu na przykład na piąte piętro i potem spokojnym zejściu i pięć takich sekwencji góra dół góra dół da ci więcej niż pięciokilometrowy bieg w średnim tempie. Słuchajcie, mamy czasem wrażenie, że po to, żeby schudnąć, po to, żeby odzyskać formę po to, żeby zbudować wytrzymałość, to musimy zrobić coś niesamowitego, coś kosmicznego, coś nieszablonowego. No, musimy się zapisać do trenera personalnego, kupić najnowsze ciuchy sportowe, być może zegarek sportowy, odżywki białkowe, kreatynę i tak dalej, i Oczywiście, te rzeczy są ważne jeżeli masz na nie kasę jeżeli będą się one pomocne w tym, żeby rozpocząć trening żeby później w nim wytrwać, no to jak najbardziej. Tutaj każdy doping będzie dozwolony, i nawet nie ma co się zastanawiać. Natomiast zwróć uwagę, że chodzenie jest taką formą aktywności, która ma najniższy próg wejścia. Nie potrzebujemy ani sprzętu, ani ciuchów, ani suplementów. Zakładamy buty, wychodzimy z domu i już. Także to jest ogromna zaleta chodzenia, no bo pamiętajmy, że to, co się tak naprawdę liczy, to jest codzienna konsekwencja i systematyczność. Z tego punktu widzenia chodzenie jest świetne, no bo lepiej, żebyś codziennie chodził przez 30-45 minut, niż wykonał jakiś spektakularny bieg raz w tygodniu. A po drugie, ważna jest nasza aktywność od rana do wieczora. Nie jesteśmy jako ludzie skonstruowani do tego, żeby siedzieć na tyłku i oglądać telewizję tylko do tego, żeby się cały dzień ruszać. I ważna jest Twoja aktywność przez cały dzień. I nawet jeśli nie masz ochoty danego dnia wyjść na siłownię, bo jesteś obolały, albo jesteś przeziębiony i w żaden sposób nie wyjdziesz pobiegać, albo też jest marna pogoda, pada deszcz, czy też śnieg, no i nie ruszysz się z domu, to akurat na spacer, na chodzenie, większość z nas w 9 przypadkach na 10 znajdzie w sobie chęć i determinację. Z tego punktu widzenia chodzenie jest świetną formą aktywności, która wspiera odchudzanie. Na dziś to już wszystko. Jeśli Ci się podobało, ale tylko pod warunkiem, że Ci się podobało, bardzo Cię proszę łapę do góry. To będzie dla mnie potężny kopniak do dalszej pracy. No ale przede wszystkim pozwoli kolejnym osobom obejrzeć ten film. Jeżeli są tematy związane z odchudzaniem, ze zdrowym stylem życia, które Cię szczególnie interesują i którymi byś chciał, żebym się zajął, bardzo proszę napisz w komentarzach. A na dziś to już wszystko. Wielkie dzięki. No i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!